Cześć, a dzisiaj jest 11 listopada, święto, sobota. Ja wstałam dzisiaj około godziny 10, to znaczy obudziłam się najpierw o 6, ponieważ, słuchajcie, przyszedł ten orkan Marcin i tak mi waliło po oknach, padał jakiś śnieg z deszczem, w ogóle tak intensywnie, że słuchajcie, ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, bo zaczęło tak mi walić po oknach, po wszystkim, że ja wyrwałam z łóżka, bo ja myślałam w ogóle, że królik tam buszuje w klatce, bo taki dziwny dźwięk to był, a słuchajcie, okazało się, że królik śpi, a to po prostu ten śnieg z deszczem tak wali po oknach. Także obudziłam się, natomiast na szczęście jeszcze zasnęłam i obudziłam się przed 10. Siedziałam sobie w łóżku, czytałam książkę, teraz się trochę ogarnęłam. Dalej trenuję makijaż na opadającą powiekę, także mam nadzieję, że będzie mi wychodził coraz lepiej. Włosów nie farbuję, dlatego że nie kupiłam farby, ale mam już pomysł. Tamten pomysł, który miałam, się jednak nie zdecydowałam na tamtą farbę, o której Wam mówiłam ostatnio, bo mówiłam Wam, że już wiem, jak pofarbuję włosy, to nie był dobry pomysł. Mam teraz inny i mam nadzieję, że w tym vlogu właśnie będzie farbowanie jeszcze, zobaczymy. Bo nie wiem, kiedy mi się uda pofarbować te włosy, czy w tygodniu, czy dopiero znowu za tydzień w weekend, ale to Wam będę mówiła na bieżąco. W każdym razie teraz idzie do mnie mój tata zobaczyć królika, pobawić się z nim. Ja go zaraz zresztą puszczę, bo on, słuchajcie, biedak, tak stawiłam mu kuwetę i siedzi w jednym kącie, bo boję się do niej podejść teraz. Także siedzi na takim kawałku, więc muszę go wypuścić, żeby sobie, wiecie, gnaty rozprostował. I trochę z nim posiedzimy, pójdziemy na chwilę na cmentarz i mimo tego, że cały czas pada i wieje, no trzeba wyjść z domu, nie można cały dzień siedzieć, wiecie, w chacie, trzeba się trochę dotlenić. Więc będę wychodziła, ubiorę się grubo i po prostu tyle i pójdę. Potem idę do moich rodziców, będę mojej mamie włosy farbowała. Tak. I nagrałam Wam filmik. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba, ponieważ nie wiem, czy on już jest na kanale, czy najpierw będzie ten vlog, ale chyba wrzucę go w jakiś piątek, myślę, jako dodatkowy filmik. To będzie taki mini haul ubraniowy. Mam nadzieję, że taka forma filmiku Wam się spodoba. Taka krótsza, za to macie pewność, że te rzeczy są dostępne, także zobaczymy. Jestem ciekawa, jaki będzie Wasz odbiór. W każdym razie, pazury mam też niepomalowane, bo muszę jeszcze łazienkę dzisiaj posprzątać, także trochę roboty mam tutaj. Mam też nowy dywan do dużego pokoju, więc nie wiem, czy poczekam na jutro, bo dzisiaj jestem sama, i czy poczekam na jutro i jak jutro to zrobię, czy jeszcze dzisiaj, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie będę musiała zmyć podłogę, siado zebrać, bo słuchajcie, królik tam lata, to jest wszystko brudne. W ogóle nie chcę Wam za dużo gadać o króliku, bo tak jak Wam ostatnio wspomniałam, pewnie nie każdego to interesuje, ale jestem na etapie uczenia go różnych rzeczy. Teraz go uczę załatwiania się do kuwety. Na razie boi się kuwety, ale sukces jest taki, że wczoraj cały dzień biegał i praktycznie ani razu nie załatwił się na dywanie. Wiecie, mały królik to jest tak jak małe dziecko, po prostu nie patrzy, załatwia się wszędzie jak leci. Wiecie o co chodzi, tak jak dziecko, nie kontroluje tego tak do końca, więc trzeba go tego nauczyć po prostu. Wczoraj już był pierwszy sukces mój mały, bo wiecie co, on jakoś zrozumiał, że ma się załatwiać w klatce, bo ja mu tak, wiecie co, pokazywałam trochę i oglądałam filmiki na YouTube, jak to się robi. I ten królik zaczął wskakiwać do tej klatki i tam się załatwiać. Natomiast on ma tam koc i on na razie o tym kocu robi, bo się boi jak ognia, słuchajcie, kuwety. Więc we wtorek będziemy mieli nową klatkę, dlatego że zamówiliśmy sobie w sklepie zoologicznym, ponieważ nie mieli tego dużego rozmiaru, tego 100, co Wam mówiłam, a on ma teraz 70, także myślę, że jak będzie miał większą przestrzeń, to też nie będzie tak się bał tej kuwety, zacznie w końcu tam wchodzić, ale mówię, to jest mały królon, trzeba go wszystkiego nauczyć, także tak, będę go dzisiaj jeszcze tresowała. Jak małpę w zoo. Także słuchajcie, to jest na tą chwilę wszystko. A w ogóle jeszcze używam róż ostatnio. Chcę Wam pokazać, że wróciłam do używania tego różu starego jak świat. Zobaczcie, nawet nie ma tutaj żadnej naklejki. To jest z Bell, z Biedronki. Ja nie wiem, czy one są w ogóle jeszcze dostępne, ale wiecie co, ten kolor jest taki ładny. On jest tak delikatny, a mimo to rozświetla tą twarz tak ładnie. Ja Wam pokażę ten kolor. O, to jest taki kolor. Coś takiego. To jest, wiecie co? To jest niby różowy, ale taki nie do końca i ma takie maleńkie drobineczki. Kurde, czemu tak nie widać? I ma takie maleńkie drobineczki, ale takie dosłownie mini i on tak ładnie wygląda na policzkach. Także słuchajcie, zaczynam używać róż. Ostatnio używam prawie przez cały tydzień, więc mój mały sukces, ponieważ ja róż używam raz na miesiąc wcześniej albo raz na 2 miesiące. Także dobra, ja się ubieram, bo stoję sobie w takiej bluzce na ramionczkach, muszę jakąś bluzę zarzucić. Ubieram się, czekam na mojego tatę i odezwę się do Was pewnie, jak wrócę. Także do zobaczenia. Cześć, dzisiaj jest niedziela. Właśnie się zachmurzyło, a rano było takie piękne słońce, że wystawiłam pranie nawet na balkon. Pomyślałam sobie, że mi wyschnie. W ogóle to muszę Wam powiedzieć, co mi się wczoraj przytrafiło. O godzinie 20 zaczęliśmy oglądać Mam Talent i leżeliśmy na podłodze, bo my teraz rozleżymy na podłodze z królikiem. I w pewnym momencie poczułam
taki ból w dole pleców, że słuchajcie, nie mogłam się ruszyć. Usiadłam na łóżko, ledwo co, i nie mogłam wstać. Po prostu tak mnie bolało. Ja Wam powiem, że mnie czasami bolą plecy, jak od przewijania, ale są gdzieś wyżej. Natomiast dół pleców chyba nigdy mnie tak nie bolał. I usiadłam na tym łóżku i nie wiedziałam, co mam zrobić. Po prostu tak siedzę, mówię, Jezus, może źle, wiecie, się, jak leżałam w tej podłodze, coś mi strzeliło, jak tam się przewracałam, nie wiem. Ale tak siedzę, siedzę i słuchajcie, ten ból cały czas był tak intensywny, że łzy miałam w oczach. Około godziny siedziałam tam, jeszcze coś robiłam, około godziny w ogóle tylko poszłam się przebrać do łazienki, ale ledwo co mogłam się w ogóle przebrać w piżamę, dobrze prysznic wcześniej wzięłam. Zmyłam makijaż, to też było, słuchajcie, wyczynem, naprawdę. I poszłam spać około godziny 12, położyłam się i słuchajcie, dupa, do 4 rano po prostu praktycznie, słuchajcie, łzy mi leciały, bo nie mogłam z bólu wytrzymać, nie mogłam leżeć ani na plecach, ani na boku, ani z podkulonymi nogami, nijak, po prostu nijak, nie mogłam też wstać, wiecie, łóżko jest miękkie, jak człowiek się położy, tak mnie bolało przy każdym ruchu, jaki wykonywałam, że ledwo, słuchajcie, dociągnęłam do rana, zasnęłam około 4, obudziłam się o 8 i mówię, no dobra, muszę wstać, ponieważ rano odpaliłam jeszcze sobie telefon i tam czytałam i ludzie pisali, że to mogą być nerwobóle, to może być, mogą być korzonki, no jest wiele przyczyn, tak naprawdę stres. Więc trzeba chodzić, trzeba grzać to i chodzić, ruszać się, nawet rozciągać, więc słuchajcie, stwierdziłam, że okej, no skoro tak trzeba, to wstanę z tego wyra. I z racji tego, że tak jak Wam mówiłam, było słońce rano i była naprawdę, było bardzo ciepło, otwierałam wszystkie okna, puściłam królona i wiecie, zrobiłam sobie kawę, najpierw ocet oczywiście, potem kawę, coś zjadłam, zrobiłam też pranie, wywiesiłam, ledwo co, słuchajcie, wszystko robię z mega bólem wielkim, bo jak tylko źle stanę, czy źle się, wiecie, ruszę, nie tak jak powinnam się ruszyć, a nie wiem jak powinnam się ruszać, bo cały czas mnie boli, to słuchajcie, czuję taki ból, szczególnie właśnie z lewej strony. I gdzieś teraz wzięłam sobie tabletkę przeciwbólową, wzięłam prysznic, nałożyłam sobie tylko podkład, bronzer, róż i zrobiłam brwi i tak naprawdę to jest wszystko, ponieważ nie wiem, co mam robić, ponieważ mieliśmy jechać pod kurzacz, ale ja się boję w ogóle wyjść z domu, nie wiem, na ile będę w stanie wyjść z samochodu, dojechać jak dojechać, ale wyjść z samochodu i chodzić po sklepie, chociaż to jest jeden sklep, no ale nie wiem, właśnie się zastanawiam, czy kończyć makijaż, czy tak zostać i go potem wieczorem zmyć, czy po prostu pojedziemy, właśnie teraz za chwilę podejmiemy decyzję. Natomiast wzięłam prysznic, włosów nie umyłam, włosy mam tak spięte, słuchajcie, od wczoraj rano, nie? Czy nawet przedwczoraj. W ogóle ich nie rozplątywałam, dlatego że powinnam dzisiaj je umyć, ale naprawdę nie chce mi się. Nad prysznicem jest tak niewygodnie myć te włosy, więc podejrzewam, że nie dam rady, więc nawet ich nie ruszam. Zastanawiam się, ale chyba wezmę wolne jutro, ponieważ chcę się wygrzać, bo ja wieczorem jadę na mecz, bo w PGA Arenie jest Polska-Meksyk, także mamy już bilety, szkoda kasy, żeby teraz nie iść na to, więc kurczę, muszę się chyba wygrzać, więc wezmę prawdopodobnie urlop, ale wziąłam sobie ibuprom, bo tylko to mam przeciwbólowe. I mam taki extra strong. Ten extra strong akurat to jest balsam rozgrzewający, ten, który tak intensywnie pachnie. Ja akurat lubię ten zapach, niektórzy mówią, że to śmierdzi, ja lubię ten zapach. Wcześniej miałam bezzapachowe, ale muszę Wam powiedzieć, że niestety ten śmierdzący bardziej działa. Od razu czuć, ja nasmarowałam sobie, słuchajcie, ten dół pleców i czuję cały czas takie mrowienie i czuję naprawdę ulgę, więc mam nadzieję, że do jutra jakoś do wieczora mi to przejdzie, chociaż na tyle, żeby mogła jakoś normalnie się poruszać. Wzięłam też tą tabletkę, więc no razem to i ta tabletka myślę, że trochę mi pomogło, troszeczkę, bo i tak, słuchajcie, boję się w ogóle ruszyć teraz. Natomiast dobrze, chociaż prysznic zdążyłam teraz wziąć, bo no, bo się czułam taka, wiecie, po nocy już od tego kręcenia się, od niewyspania, od wszystkiego, taka, no wiecie. Obejrzałam sobie też trochę filmików i muszę Wam powiedzieć, że ciekawi mnie ta gąbka Blended. Ja, jak wiecie, najczęściej używam tych gąbeczek. Tak jest zwykłe, jeżeli nakładam sobie na przykład na nos puder, czy puder? Podkład. Na nos albo czasami cały podkład tak nakładam, ale wiecie co? Ciekawi mnie ta gąbka i nie wiem, czy się na nią nie skuszę, bo ona kosztuje około 30 zł. Chyba teraz jest nawet promocja, nie wiem, czy na Minty Shop, czy gdzieś widziałam, że kosztuje 25 zł plus przesyłka, więc wyjdzie trochę ponad 3 dychy, ale jestem jej tak ciekawa, że nie wiem, czy jej nie zamówię. Ja mam, słuchajcie, takie partie suche, na nosie często mam właśnie podkreślone suche skórki, jak nakładam pędzlem. Pędzel to faktycznie nie jest najlepsza opcja chyba nakładania podkładu. Czasami mam wrażenie, że wtedy podkład się lepiej trzyma i mam mocniejsze krycie, ale czy ja wiem, czy tak jest faktycznie? Nie wiem, mam wrażenie,
że gąbka może być dla mnie na tą chwilę lepsza, więc chyba ją zamówię, a jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, ponieważ jak wiecie, mi się skończył już bananowy puder z Vibo, który bardzo lubiłam, on bardzo ładnie utrzymywał makijaż i w ogóle był niewidoczny na twarzy. I mam takie coś kupione już jakiś czas temu, to jest Belle Secret Garden. No, to jest wielokolorowy puder korygujący, upiększający. Ja go używam od jakiegoś tygodnia. Tak on wygląda. Takie różne kolory tam ma. Powiem Wam, że nie lubię go. Go widać na twarzy niestety. Nie utrzymuje moim zdaniem tak dobrze makijażu i przede wszystkim trzeba go dużo nałożyć, bo jak weźmiecie tylko trochę, tak jak brałam tego Vibo, to mam wrażenie, że ten pędzel jest po prostu suchy. Nic na nim nie ma, w sensie suchy. No wiecie, nie ma na nim tego pudru. Produktu. I jeżdżę po tej twarzy i mam wrażenie, że jeżdżę samym pędzlem, więc co chwilę dokładam ten puder, więc przez to jest też widoczny pewnie, bo nakładam go dość dużo, ale no Wy pewnie nie widzicie teraz w kamerze, ale jest nieciekawy, także jeżeli macie, dajcie znać, czy się u Was sprawdza. Ja na pewno go więcej nie kupię, w ogóle nawet nie wiem, czy on jest, czy to nie była edycja limitowana jakaś, bo coś mi się wydaje, że to było tylko przez chwilę, ale nie wiem. Także jeżeli w ogóle kupię teraz jakiś puder, to podejrzewam, że będzie to puder bananowy, bo naprawdę jest fajny i dobrze się u mnie sprawdzał. Także słuchajcie, idę teraz do pokoju, poczytam jeszcze chwilę książkę i zobaczymy, co dalej. Czy gdzieś pojedziemy, czy nie. Jeżeli będziemy jechać, muszę czapę założyć, bo przecież w tych włosach to, chociaż one są teraz mokre, bo brałam prysznic, natomiast nie wyglądają ogólnie już dobrze, więc nie wiem, zobaczymy. Jeżeli coś się wydarzy, to na pewno się do Was jeszcze potem odezwę. Także do zobaczenia. Cześć, a dzisiaj jest poniedziałek, już jest po godzinie 12. Muszę Wam powiedzieć, że plecy dalej mnie bolą, dlatego wzięłam sobie 2 dni wolnego, ale wiecie co, dzisiaj jak tak szłam, bo wyszłam sobie z domu, żeby się trochę przejść, to wiecie co, musiałam zresztą coś do jedzenia kupić, zdałam sobie sprawę z tego, że chyba sama się nie wyleczę i zapisałam się na jutro do lekarza, więc idę na 9:45, nie chcę brać zwolnienia, mam nadzieję, że da mi coś mocniejszego, że mi przejdzie i będę mogła w środę iść normalnie do pracy, bo i tak zwolnienia nie wezmę, prędzej urlop sobie wykorzystam, mam jeszcze z zeszłego roku do wykorzystania, także padam chyba 3 dni. I cały z tego roku, więc trochę tego urlopu mam, więc wolę wykorzystać urlop, to się bardziej opłaca niż branie zwolnienia. No zobaczymy, słuchajcie, ale tak mnie boli, jak źle stanę, źle usiądę, cokolwiek, to po prostu dramat. Mieliśmy dzisiaj jechać na te zakupy, co Wam mówiłam wczoraj. Wczoraj nie dojechaliśmy, tam wiecie, po odkurzacz i tak dalej, jest taka w ogóle u nas, otworzyli, znaczy w takiej miejscowości obok, tam gdzie ten Rossmann duży, do którego chodziłam, otworzyli taki sklep, który się nazywa Farma Smaków i wiecie co? Oni mają różne zdrowe rzeczy tam, oprócz takich posiłków, to mają jakieś tam soki, owoce, w ogóle napoje różne, no najróżniejsze rzeczy. I właśnie wiecie co, koleżanki mi o tym powiedziały, bo ona, jedna z tych koleżanek pije zakwas buraczany stamtąd. Podobno jest przepyszny i jest bardzo zdrowy i stwierdziłam, że przerzucam się na ten zakwas buraczany, będę go piła rano, to się pije 1/3 szklanki dosłownie, mniej niż pół, 1/4 nawet w zasadzie, dosłownie troszeczkę na czczo rano, a ocet będę piła wieczorem, zobaczymy, może ten ocet i tak sam w sobie działa, widzę już jak regularnie go piję, że on działa. Natomiast zobaczymy, jak będzie z tym zakwasem buraczanym. Także jak Wam jak pojadę i kupię, to Wam pokażę, powiem po ile, jaka pojemność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast idę teraz, bo królika zostawiłam w dużym pokoju, chodzi sobie, znaczy zasnął w tunelu, bo moja siostra była i tak nie ucieka jakoś specjalnie, tam siedział, nawet sam do niej podchodził, ale jakoś tak potem się, wiecie, schował do tunelu i siedzi w tym tunelu, także idę sobie coś zjem, bo jeszcze śniadanie nie jadłam, a tak jak Wam mówiłam, już jest po 12, już w zasadzie nawet chyba przed 1, coś mi się wydaje, także idę zjeść śniadanie, kończę kawę, która już jest zresztą zimna. I obejrzę sobie trochę filmików na YouTubie, bo po prostu mam ochotę. Kolega dał mi dostęp do... jak to się nazywa? Kanal NC Go? Kanal Plus Go? Jak to się nazywa? Słuchajcie, nie wiem teraz. NC Plus? Nie wiem, słuchajcie. Jest taka aplikacja, możecie sobie to zainstalować na komputerze i dzięki temu będę miała dostęp do Kanal Plus i będę mogła sobie oglądać... Kanal Plus, ja dobrze mówię? Wiecie, tam gdzie leci Belfer. No, do tego będę mogła sobie Belfer oglądać i nadrobić zaległe odcinki, także kolega wykupił to, u siebie w domu ma i dostał taki dostęp do chyba dla 4 osób na urządzenia jakieś tam przenośne, więc dał mi ten swój dostęp, bo powiedział, że nie potrzebuje, więc tylu, bo tam komuś jeszcze dał, także... na pewno sobie nadrobię tego Belfra, ale jeszcze muszę książkę skończyć, bo jutro koniecznie muszę iść do biblioteki oddać książkę, więc zostało mi jeszcze jakieś 30 stron, także już końcówka, więc taki jest na dzisiaj plan, a wieczorem mecz. Słuchajcie, jestem przerażona, że mam jechać na ten stadion, jest zimno jak smog, normalnie jest chyba 0 stopni
I ten stadion jest otwarty, więc nie wiem, jak ja się tam ubiorę, ale na pewno będę musiała bardzo grubo się ubrać, żeby nie zamarznąć. Nie uśmiecha mi się w ogóle z tym bólem pleców tam jechać, ale widzę, no szkoda tych biletów, bo jednak nie były tanie, więc no muszę tam jechać, ale nie chce mi się, po prostu mi się nie chce, także to tyle. Żegnam się z Wami na tą chwilę. Myślę, że już dzisiaj chyba nie będę nic nagrywała, połączę się pewnie z Wami jutro, także do zobaczenia jutro. Cześć, a dzisiaj już jest wtorek rano, jest zaraz godzina 9, ja muszę wychodzić, ponieważ na 9.45 idę do lekarza z tymi plecami, bo dalej mnie bolą. Chcę jeszcze zahaczyć o bibliotekę, to nie jest po drodze tak za bardzo, no ale postaram się iść, bo mam książki już tak długo, że czas najwyższy jest wrócić. Chcę Wam pokrótce powiedzieć o meczu, ponieważ wczoraj byłam na stadionie, na meczu Polska-Meksyk. Pierwszy raz byłam na meczu, ja na stadionach bywam na koncertach raczej, to Depesz było tylko i wyłącznie na takich ogromnych. Natomiast jeśli chodzi o mecze, nigdy nie byłam, pierwszy raz i... Na ten stadion generalnie ode mnie się jedzie około 20 minut, natomiast widzieliśmy poprawkę, że będą korki i tak dalej, więc wyjechaliśmy sobie wcześniej, bo chwilę po 7. Mieliśmy taką plakietkę, że możemy wjechać na parking techniczny, także nie martwiliśmy się jakby, że nie będziemy mieli gdzie zaparkować. Ale co się potem okazało, to słuchajcie, zaraz Wam powiem. Generalnie korek był tak ogromny, było tak źle był kierowany ruch przez policję tam w Gdańsku, że mam wrażenie, że w ogóle, słuchajcie, ludzie się tak wtryndalali, że ta policja w ogóle tego nie pilnowała, tylko zatrzymywała samochody, drugich przepuszczała, wiecie, już nie patrzyła, co tam się dzieje na drodze. Także trochę słabo, wydaje mi się, że organizacja była wyjątkowo słaba. Ja nie pamiętam, że ja była na koncercie w Warszawie, Depeche Mode czy w Łodzi i żeby aż tak było, bo no nie wiem, tutaj coś było nie tak wczoraj w każdym razie. Część ulic pozamykana, były też zamknięte ulice, o których nie pisali wcześniej, że będą zamknięte. Zamknięte były niektóre wjazdy i my właśnie, słuchajcie, jak już jechaliśmy, to ci ludzie z obsługi technicznej tam stali na tej drodze naokoło stadionu i na przykład nam powiedzieli, że my na ten parking nie wjedziemy, bo policja tam nie wpuszcza. Ja mówię, o nie, to gdzie my teraz, słuchajcie, staniemy, bo tam tak za bardzo nie ma gdzie stanąć. Ludzie stali na chodnikach, na trawie, wszędzie gdzie się dało. Ci, co mieli wykupione miejsca w jakichś tam tych parkingach przy samym stadionie, no to mieli gdzie wjechać, natomiast słuchajcie, dojechać gdziekolwiek to był dramat. I jak się coraz bardziej zbliżaliśmy, znowu stali z obsługi, znowu nam powiedzieli, że nie dojedziemy. Mogło nie, był taki moment, że my się z pół godziny w ogóle nie ruszaliśmy. Już się zrobiło grubo po 8, już mówimy, o, na pewno nie zdążymy na hymn, czyli na to, co tak najbardziej chcieliśmy zobaczyć, bo wiecie, jakie to są takie emocje, jak tam się stoi, ten hymn śpiewa na tym stadionie, ale dobra. Jedziemy dalej. No i tam znowu stał policjant i ktoś tam nam powiedział, że dalej nie mamy co jechać, bo tam już nie wpuszczają. Ale my oczywiście mówimy, nie no, jedziemy, no gdzie mamy teraz stanąć, jak tam już, słuchajcie, naprawdę nie było gdzie stanąć. Byśmy musieli chyba teraz godzinę szukać miejsca, żeby zaparkować, czyli może byśmy weszli na drugą połowę. W każdym razie pojechaliśmy, no i oczywiście przed samym tym parkingiem zatrzymała nas policja i pani powiedziała, że absolutnie nie, chyba że jesteśmy z prasy. No my nie jesteśmy z prasy, więc nie mieliśmy plakietek, więc powiedzieliśmy, że nie jesteśmy. Natomiast gdzie mamy teraz stanąć? Pani powiedziała, że mamy sobie zawrócić, gdzieś tam objechać i no i tam stanąć. Powiedzieliśmy, że to zajmie godzinę, że absolutnie, no jak mamy teraz wracać, jak jesteśmy już pod samym stadionem. I słuchajcie, zapytałam się pani, gdzie tu można stanąć i wiecie co, ona nam wskazała miejsce po prawej stronie, tam był urząd skarbowy i to można było sobie stanąć. Słuchajcie, mieliśmy tak blisko do stadionu, bliżej niż tego parkingu, na którym mieliśmy jechać, w ogóle potem też szybko wyjechaliśmy, byliśmy dosłownie w 15 minut w domu, dlatego że z parkingu tego technicznego byśmy mogli wyjechać dopiero 45 minut po zakończeniu meczu, a my sobie poszliśmy, wyjechaliśmy luzik, nawet przed tymi wszystkimi kurasami sami zdążyliśmy, także muszę Wam powiedzieć, że fuksnęło nam się. Natomiast jak dojechaliśmy, już stanęliśmy pod tym urzędem skarbowym, to mieliśmy dosłownie, słuchajcie, jak biegaliśmy po schodach, ja z tymi plecami, dobrze wziąłam tabletki przeciwbólowe, biegliśmy jak takie, słuchajcie, Boże, już nie powiem co, lecimy po tych schodach i słyszymy przez megafon, że zostało 8 minut. Szukaliśmy tej bramki, przez którą mamy wejść, wlecieliśmy, ja musiałam iść do toalety, myślałam, że się zasikam, do toalety i słuchajcie, jestem w toalecie i słyszę, że hymn Meksyku leci. Jezus, jak ja grzałam i wyobraźcie sobie, dobiegliśmy, mieliśmy miejsce od razu przy tej, gdzie się wchodzi tam na stadion, na tą halę, mieliśmy miejsce tak od razu z boku, że nie musieliśmy daleko szukać i słuchajcie, stanęliśmy i nagle zaczął lecieć hymn Polski, także dosłownie na ostatnią minutę wpadliśmy, ale na szczęście nam się udało. I chcę tylko jeszcze pokrótce powiedzieć, że emocje są nie do opisania, na stadionie jest ekstra, jest zupełnie inaczej niż się ogląda w telewizji, ale co mi się nie podobało, to na pewno to, że mega zimno, jak smok. Już drugi raz się nie skuszę na taki mecz, który jest pod otwartym niebem, bo stadion jest otwarty, bo było tak zimno, że myślałam, że zamarznę. Piliśmy gorącą herbatę, bo tragedia, tam było chyba 0 stopni, także wyobraźcie sobie, jak człowiek siedzi, jak to jest zimno. Drugie, gdybyśmy wiedzieli, że wszyscy piłkarze tak naprawdę
ci, których połowa ludzi pewnie chciała zobaczyć, nie będą grali, to byśmy nie kupili tych biletów, bo to jest nie fair, że oni nie powiedzieli, że tylko Błaszczykowski będzie grał z tych znanych tak naprawdę, a ci wszyscy, których ja chciałam na przykład zobaczyć, nie grali, więc trochę nie fair, bilety kosztowały 200, więc trochę słabo. A poza tym, wiecie co, wkurzało mi też to, że ludzie tam się na przykład bardziej, nie wiem, skupiają na tym, żeby falę zrobić. Jak robią falę, to nie pilnują swojego piwa, leje się po plecach. Ja miałam co chwilę rękę oblaną, słuchajcie, bo takie ochlapusy za mną stały. Ja wiem, że to jest mecz, ale wiecie co, ja chyba się, nie wiem, czy ja się nadaję na takie imprezy. Po prostu wkurzałam się co chwilę, że wiecie, ktoś mnie leje tym piwem, że nikt nie patrzy, w ogóle krzyki. Taki, nie mogłam się skupić w ogóle na tym meczu. Jakoś jak siedzę przed telewizorem, bardziej się skupiam, także... No, taki mecz. Słuchajcie, ja już uciekam, bo naprawdę jest 9, muszę królika schować, bo tu lata. Uciekam, jadę jeszcze na takie małe zakupy. Zobaczymy, co lekarz mi przepisze. Bolą mnie plecy dalej, więc jutro do pracy już muszę iść, ale też muszę jechać dzisiaj i zrobić małe zakupy, także kupić m.in. odkurzacz w końcu. Także jak wrócę, na pewno się jeszcze do Was odezwę i chwilę sobie z Wami pogadam. Także do usłyszenia.